Serdecznie witamy wszystkich hodowców w drugiej części prezentacji gołębi, które mamy na aukcjach wystawione na sprzedaż od kolegi Roberta z Guda. Będziemy prezentować teraz samice. W poprzedniej, przypomnę, tylko mieliśmy same samce. Mamy jeszcze gołębie młode. Myślałem, że przejdziemy teraz do nich, ale zaczniemy nim do tych gołębi młodszych. Przejdziemy jeszcze, zaprezentujemy samce, które właśnie kolega wyciągnął z rozpłodu i teraz tutaj będzie teraz się samice i będzie się ich niejako pozbywał. Proszę bardzo. Pozbywał to może złe słowo. No ale to tak trzeba powiedzieć, one po prostu to opuszczą. Tutaj trzeba też powiedzieć szczerze, że te gołębie przez dwa lata, które są u mnie w hodowli, one nie zdążyły się dać sprawdzić ze względu na to, że było ich tyle, że nie dało się ze wszystkiego ciągnąć i po prostu jest żal się z kolega niektórymi... Kolega po prostu tak jakby sobie kolekcję zrobił. Dokładnie, jest żal się z niektórymi rozstawać, ale wydaje mi się, że dużo uciechy przyniosą innym hodowcom, a u mnie mogą zostać niewykorzystane, więc uważam, że warto, żeby ktoś to dostał i będzie miał z tego większą pociechę jak ja ze względu na to, że coś z tego pociągnie. Nie? Tutaj będzie to, jeżeli przechodzimy do samic, to coś zaczniemy pokazywać. A źle trafiłem, ale jak tak trafiłem, to dobra, bo to miało być na koniec. Aha. To jest samiczka uchowana dla mnie, ona ma numer 10044, tak samo jak poprzednie samczeki. Na twoją dokładnie. 2017 roku, tak? Tak, z 2017, dokładnie tak. Ona miała zostać u mnie, ona nawet była lotowana, została wycofana z gołębnika lotowego. No i stwierdziłem, że też ją trzeba. Przepiękna jest ta samica, ona się świetnie zachowuje. Ona jest z łączenia Iwan razy Elektro. Syn Iwana razy córka Elektro. I bomba gołąb, nie? Tak więc wydaje mi się, że żyje cała, piękna, w ręce leży fantastycznie. Super, super gołąbek. Na pewno ktoś będzie miał z niej pociechę u siebie. Co tutaj mamy dalej? Też twoja? Też moja. No dobra, ale jak już tak trafią, to będziemy o nich mówić. 3151, samiczka, która jest bezpośrednią córką tej mojej najlepszej lotniczki i syna Rudego. Syn Rudego od Vandenabele razy ta moja najlepsza lotniczka. Tutaj ojciec tej lotniczki już było o niej opowiadane w pierwszej części. Tak jest, w pierwszej części filmiku. Bardzo ładnie ten gołąb leży. Ona jest bardzo podobna do swojej matki, tylko troszeczkę ciemniejszy ma kolor, ale reszta w ręce leży, oko, wszystko ma bardzo podobne do matki. Ta nie była lotowana, nie. Ja tutaj trzeba dopowiedzieć, że ja z tej samicy jeszcze nie sprzedałem ani jednego młotka, wszystkie zostawiałem dla siebie. Teraz po prostu ze względu na to, że taka aukcja się naszykowała, taka konkretna, to postanowiłem, że tą samiczkę jedną sprzedam. Jedną, no może dwie, zobaczymy jeszcze z tamtą drugą. Tutaj jest taki gołąbek kolejny od Marcina Pacho, 8032. To dalej po tym jego najlepszym olimpijczyku, a tam z drugiej strony inne gołębie są dołożone. Na lodowodzie będzie wszystko. Też ma certyfikat DNA. Tak, wszystkie mają certyfikat. Wszystkie gołębie od kolegi Pacho, Marcina mają właśnie te certyfikaty przez firmę Koba wystawione. Taki certyfikat właśnie tutaj ma gołąb między innymi 3297 samiczka. No gołąbek, o którym tak bardzo chciałeś powiedzieć cały czas, bo od samego początku. Saganie, tutaj tak. Powiem od razu, że Krzysiek chciał go ode mnie odkupić. Nie sprzedałem. Ale nie sprzedałem, idzie na aukcję. Pierwsze, co jak zobaczył rodowód, ale ja powiem dlaczego, bo kiedy byliśmy wspólnie właśnie z Manfredem Bulą u René Patryka Boksa, to nie było, on ma hodowlę 40 kilka sztuk łącznie, młode, rozpód, wszystko, lotniki i tego gołębia syna Sagana, czy córkę Sagana, to jest praktycznie niemożliwe kupić, to trzeba sobie zamówić wcześniej. Takie gołębie miał między innymi też kolega Markus Sotor, kiedy byliśmy u niego, to też czekał długo na niego, a on bardzo dobrze tymi gołębiami lotuje tam w Niemczech. I tutaj właśnie się trafiła taka okazja i to jest gołąb z którego roku w ogóle? 2016, tak, więc jeszcze nie sprawdzony w ogóle gołąb. Ty młodych żadnych nie miałeś, bo... Miałem, są dwa na lotowym w tym roku. To jest samiczka, nie? To jest samiczka, tak. Córka Sagana. Córka Sagana, bezpośrednie dziecko Sagana. A ojcem tego gołębia? Marcia ojcem Sagan. Mamą to jest z Leo Hermansa gołębi i od Dirka van der Burga też jeszcze. Kolejny gołąb, który się trafił, wyciągnięty akurat, no to jest gołąb, o którym już z Krzyśkiem tutaj wspominaliśmy wcześniej, to jest ta samica Million King. Nie różni się niczym od tej na tym zdjęciu. Ona jest z 2011 roku. 2011, bardzo dobrze utrzymana, tak więc ona jeszcze na pewno komuś bardzo długo posłuży. Też fajny gołąb. Po niej mam sporo. Ona górnie na wystawie europejskiej była, reprezentowała Belgię. Tak jest.
fajnego. No i to jest gołąb, co trzeba powiedzieć, z katalogu Herboca. Cały czas był w katalogu Herboca. Jeszcze jak ja ją kupiłem, to już katalog był wydany. Ona jeszcze przez ten rok była w tym katalogu. Już nie wyrwą kartek z katalogu, nie? Tak jest. O. Już pokazywaliśmy z Leo Hermansów tego samczyka 4 jedynki. Teraz jest 11-10 samiczka. To jest też z tej samej linii. Gdzie my to mamy? Krzysiek mi tu trochę namiesza. Chciał pomóc i namiesza. Teraz będzie na mnie. Ja tu nie mam tych hermansów, to gdzieś muszą leżeć. O tu. Ale to możemy na tym rodowodzie 11-11 jeszcze raz przypomnieć. To jest imbred po prostu gołębia Dejan, na dole samiczka. Bardzo żywa, to widać, jak ona nie daje się utrzymać po prostu w ręce. Chyba też bardzo fajny, bardzo silny gołąb. No i od góry po bracie Wolta. Jaki ma numer? Jeszcze raz przypomnijmy. 1110 koniec. 1110 i z 2015 roku. Kolejny gołąbek, bardzo fajny. Też z 15 roku. Też z 15 roku i to jest gołąbek od Herboców. To jest gołąbek, który jest z linii gołębi daleko dystansowych. Ma numerek 736 końcówka. I to jest bezpośrednio, nawet jak ktoś tam te firmy wcześniej oglądał, gdzie Herboc tutaj był, to Herboc po prostu chciał nawet te gołębie ode mnie z powrotem wtedy zabrać. Twierdził, że w Chinach bardzo dobrze te gołębie się sprawują, bardzo dobrze latają. Ja mam po nich trochę już gołębi, tam po krzyżówkach z Kenzo to bardzo fajnie się sprawdza. I to jest bezpośrednia córka gołębia Silveston Rom. Takie na różne trudne loty te gołębie, to są takie mniejsze gołąbki, ale bardzo fajnie te gołębie się sprawdzają. Też ładna samiczka. Samców tak po połowie z tego, tak widzę, będziesz chyba miał, co? Czy więcej samców? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że porównywalne. Trzeba też, tak jak podkreślam raz jeszcze, że tej gołębi nie jest, nie ma tu wszystkich. Nie ma tu wszystkich ze względu na to, że po prostu, tak jest, zanudzilibyśmy wszystkich. Będzie tego trochę. Kolejny gołąb 3320 od Leo Hermansa. I tak samo po bracie Bolta w linii Black Shadow. Super. I tutaj od dołu też następna siostra Bolta. Ale tato jest bardzo duża samica, bardzo mocna. Tam gdzieś będzie też po niej do sprzedania w tych rocznych gołębiach, na pewno z tych, co miałem dla siebie zostawione, po bracie Sagana razy ona, no to też bardzo... Ta jest z 2015 roku, 2015. Tak, i 3320 ma numer końcowy. Kolejny bardzo mocny gołąb, 699. Od kogo? To jest oryginał Vandenabele, to jest córka Jasona. 11 rok. Mocna samiczka też. To jest samiczka, ta, która do ostatniej chwili nie wiedziałem, czy ją sprzedać, no ale podjąłem taką decyzję, że ją sprzedam. My już mamy o niej mówiliśmy. To jest ta samica 2312, no super gołąb, bardzo ładna, bardzo ładnie leży w ręce. Ona no, trochę starsza, 2010 rok, starsza w stosunku do tych wcześniejszych prezentowanych. Bardzo silna, bardzo fajny gołąb. I ona ma numer końcowy? 2312, to jest ta samica, która była matką tej Els, samicy tej olimpijki. Super gołąb, najtrudniej chyba będzie mi się z nią rozstać. Ale to właśnie przez takie nieumiejętność rozstawania się kolekcja się twoja, że tak powiem, bardzo rozbudowała, nie? No dokładnie właśnie o to chodzi, dlatego musimy... Dobrze to powiedziałeś. Tak, ja pamiętam, ja miałem takiego kolegę, nazwiska nie powiem, on powiedział, kiedyś byłem u niego, mówisz, kurde, będę musiał redukować hodowlę. No i redukował. Jak wróciłem za jakiś miesiąc, to patrzę, nowy gołębnik stał. Nie? Tak wyglądała redukcja. Kolejny gołąbek na rodowodzie, oryginalnym od Vandenabele, po synu Gixena, dziadkiem jest syn Gixena. Z tych jego też najlepszych gołębi, też fajny gołąb. Ten jest z którego roku? 11. Tu będzie taka samica, ja jej tutaj akurat nie złapałem. I będzie też bardzo fajny samiec. Z tych Vandenabele warto o tym powiedzieć. Z Jamesa Bonda i Madonny Turbo, która wywodzi się z Turbo. Do tego gołębie to wiemy, że w Polsce tutaj fenomenalnie latają. Ale już teraz też będzie, bo przecież była wyprzedaż gołębi Gaby Vandenabele i ciężko już by było nabyć takie. Natomiast tutaj jeszcze właśnie to będą takie, powiedzmy, ostatnie, jedne z ostatnich szans. Tutaj też co warto dopowiedzieć od przyszłego tygodnia, znaczy początkiem chyba 26 jest poniedziałek,
26 listopada, tam moja aukcja na Pipie się zaczyna z tymi oryginalnymi gołębiami, tak więc każdy, kto chce, to może sobie zobaczyć, że to nie jest wyprzedaż tego, co się nie sprawdza, bo tam są gołębie oryginalne, Wandy na Belle, tam są dzieci Rudego, dzieci New Blixena, gołębie wywodzące się z takich hodowli jak od Geringsa, od Alberta Derby, no po prostu tam są same te najlepsze gołębie, które w Europie po prostu bardzo ciężko kupić. Ja tak patrzyłem sobie właśnie, na tych gołębi jeszcze koledzy zostało. Czy nam baterii starczy? Nie, baterii starczy, tylko tak patrzyłem jeszcze właśnie... Kolejna bardzo ładna samica od Marcina Pacho. Też dokładnie z 2011, z dwóch olimpijczyków, ona jest bardzo ładna. I ta ma numer 3275, oczywiście też z certyfikatem DNA, ta jest super samica, naprawdę warta polecenia. Ja tak patrzę, bo tutaj niektórych nazwisk, które jeszcze mamy tutaj na stole, rodowody widzę, w ogóle nie wspomnieliśmy. Widziałem i Marco Braspeninga, są rodowody Aori Vlomansa. Nie prezentowaliśmy jeszcze żadnego chyba gołębia. I akurat już nie będziemy mieć tych. Nie, mamy jeszcze, tam widzę, tutaj jest jeszcze chyba gołębie, są Dirk de Beer, to chyba de Gus, tak? Tu Stellermana to ten chyba, co szukaliśmy. Co szukaliśmy Eurostara. Szukaliśmy, no, ale tutaj... Tutaj jeszcze, no, będą też kopmany, tych kopmanów będzie więcej. Będzie taki gołąb, których już też nie pokażę, będzie taki gołąb od Antona Reutenberga po 781, bezpośrednie dziecko, po pełnym, który jest synem pełnego brata Rudego. No, rewelacja ten gołąb też rodowodowo. Nie złapałem go akurat, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajnie takiego gołębia mieć. To jest gołąb, nie mamy tu akurat jego rodowodu, też od Huba Hermansa, to jest z linii Dolce Vita, gołąbek. To jest siostra tego, co prezentowaliśmy? Nie. I to jest gołąbek, który jest matką najlepszej samicy u mojego kolegi takiego ze Śląska, Janusza Wygasia. To jest matka jego najlepszej samicy, jaką ma, i on ode mnie właśnie ją ma, nawet na mojej obrączce jest tam lotowana. To jest jej... Ten ma numer jaki, przypomnij? 9986. Z 2015 roku, od Huba Hermansa. Tu bardzo... Ty mówisz, z Dolce Vita czy z Google Magic? Z Dolce Vita. Dolce Vita, dobrze. Tutaj... Też tutaj ma pasa? Nie. Tutaj dwa gołąbki od Andrasa Drapy. Tak, te gołębie teraz się cenią bardzo dobrze. I to z Ronaldo jest, bo tak... Dokładnie tak, to jest wnuczka do Ronaldo... Moment, to akurat nie jest, tak, to jest z Ronaldo. To jest akurat wnuczka do Ronaldo. Z 11. Tu był Ronaldo w rodowodzie, i tutaj widzę, jest. Tak, i tu. Czyli to jest taki imbret Ronaldo. Córka Ronaldo, na dole matka jest i wnuk Ronaldo ojciec. Ale ojciec też jest synem Stara i Mai. Z 2011 roku, ten 440 miał numer, ten czerwony gołąb, tak? Tak, 440, albo tego chyba nie powiedzieliśmy. I tutaj gołąb 464, wnuczka w sumie do Poker Face'a i wnuczka do Karla. Z tej samicy u mnie było już kilka bardzo dobrych gołębi, między innymi drugi lotnik oddziału na młode w ubiegłym roku. No też ona jest z 11 roku, dlatego idzie do sprzedania, ale naprawdę ona daje bardzo dobre gołębie. Ta ma numer 464 i też jest, tylko że ona jest tutaj opisana na rodowodzie jako Fogel, samiec. Ale to jest samiczka. Ale to jest samiczka, proszę się tym... nie sugerować, to się często zdarza, że kiedy wystawia się rodowód na młodego gołębia, to się to później może okazać tutaj, inaczej. A tutaj gratka dla tych, którzy lubią kolorowe... Nie zgadnę, Van Gramberen? Tak jest, którzy lubią kolorowe gołębie. Zastanawiałem się, proszę bardzo... Z tej samicy nie ciągnąłem gołębia, ale w tym roku postanowiłem, że wyciągnę gołębie sprzedaż. Do lotu. Najpierw, że wyciągnę gołębie do lotu. Wyciągnąłem dwa gołębie do lotu z połowym samcem. Wyszły takie bardzo fajne, brudne, czerwone i obydwa są na gołębniku lotowym. Jeden ma 4 konkursy, drugi 3. Tak więc wydaje mi się, że jakiś potencjał w tym gołębiu drzemie. Może ktoś to sprawdzi bardziej niż ja, bo ja jakoś do tych kolorowych gołębi nie bardzo mam przekonania. Co ty gada? Przecież wcześniej miałeś te rasowe, to one były kolorowe. Ale nie powiedziałem, że miałem je do lat. I to widzimy była... taki jakby, jak się to nazywa ta barwa? Sion. Nie, no. Nie Sion, one żółta. No. No takie coś, no w tym stylu. A tu rodowód jest do niego. Zobaczmy, jak już kończymy prezentację tego, bo to są te samic ostatnie tutaj z tych, tak? Tak, samic ostatnie wydawało. To jest właśnie, ojcem jest Sion i tu jest napisane Inbred Sion Jansen i od spodu jest Bruno, to jest od Karla Mulemansa, także... Tutaj jeszcze ten, może... Jak o samicach już... jak jesteśmy, to powiedz coś jeszcze może o któryś tak chwilę chociaż... Ogólnie właśnie powiemy o gołębiach, które jeszcze są. Będą dzieci bezpośrednio pełnego rodzeństwa Hurricana, które były nabywane bezpośrednio od Henry Vlomans.
będą tak samo, będzie córka takiego gołębia Ezel od Henry'ego Vlomansa, który jest, ten Ezel był trzecim narodowym lotnikiem Belgii i właśnie ten Kopman, który tam był, był sparowany z córką. Tak, może było. Dokładnie, lodowody tak wyglądają. Ale co ważne, jeszcze tutaj powiedzmy te wszystkie takie, ten przykładowo Hurricane 51, to inne, to jest dużo gołębi Hofkensa. Dokładnie. Tutaj możemy sobie właśnie tam zobaczyć je. No to i tu wiadomo, Ezel to wywodzi się, matka Ezela to babka Hurricana, tak więc to też warto. No i u mnie ta moja samica właśnie jest z takiej samicy, która jest córką do Ezela, ale tej niestety już jej nie mam, ona te padła. Te wszystkie dowody, które masz, będą właśnie gołębie na sprzedaż. Tak, to jest 2, 3, 6. Bo się nie zdziwmy, bo te gołębie od Auri Vlomansa właśnie w ten sposób, każdy czas od przodu, one są ręcznie wypisane. O, i tak wyglądają. Dobrze. Czyli te bardzo fajne gołębie. Tutaj co, tego Dirka Debera widzę, masz Degusa. Ale to, co chciałbym podkreślić, według mnie wartego do powiedzenia, to jest na pewno jest taki gołąb 211 i będzie jego, to jest bardzo dobry lotnik w Niemczech. Ja te wszystkie artykuły z gazetki z Niemiec tam pozamieszczam w aukcji. Ale to jest Walter Beren, tak? Tak, dokładnie tak, to jest z jego hodowli i to będzie pełna siostra tego gołębia do sprzedania. To są Szelensy i Janseny, tak więc, ale ten gołąb fenomenalnie leciał. Ja go mam oczywiście w hodowli też, ale postanowiłem jeszcze go trochę zostawić ze względu na te osiągnięcia, jakie miał. On miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pierwszych konkursów ten gołąbek. Bardzo, bardzo ładny gołąbek. Córkę tego gołębia. Siostrę tego 211. Z którego roku jest ten gołąb, którego ty masz? Pokażmy, bo to jest ten rodowód. Ona jest 16 roku. Nie ma tutaj tego. Aha, nie masz. Ale ona jest 16 roku. Ona ma numer 610. 610, dobrze. Dokładnie. To jest młoda samiczka. Co tutaj jeszcze warto dopowiedzieć? Tam mamy, będziemy mieli tak od Chrisa Heberechta dwa gołąbki. Wnuki, tak, wnuki do czempiona to będą, zarówno jeden jak i drugi. Co tutaj jeszcze mamy? Od Werkamenów, nie wiem czy już mówiliśmy wcześniej na tym filmie, ale z Werkamenów będą trzy oryginalne gołębie i to dwa z 16 roku, one naprawdę nie są sprawdzone. Pełna siostra Lotusa, jednego z najlepszych gołębi lotowych. Ja jak wtedy zakupowałem od Werkamena te gołębie, no to pokazał, że on ma, że według niego cztery gołębie, które ma w gołębniku, to są gołębie najlepsze. To był między innymi właśnie Lotus, Origi, Mustang i Elektro. I z tych wszystkich udało się zakupić, no ale to jest pełna siostra, to ją tutaj odstąpię hodowcom. Tutaj mamy wnuka jeszcze na starszym trochę rodowodzie, bo wcześniej jeszcze te rodowody tego Werkamena wyglądały w ten sposób. To jest wnuczka do Barco i Kitty, też bardzo fajny gołąbek. No i jeden gołąb Magnum razy Golden Lady, tutaj troszeczkę dalej Elektro, ale też to fajne. Będziemy mieli jeszcze z herbodsów trochę gołębi. Jeszcze będzie z Niko razy ta matka tej olimpijki, będzie takie z takiego łączenia, będzie gołąbek, córka Young Olympic Buda, gołębia, który był na olimpiadzie jako gołąb młody w Budapeszcie, też będzie jego bezpośrednie dziecko. Co tutaj jeszcze mamy? Tych herbotów tak z 20 sztuk będzie? Nie, ma ich tyle. Ale tak z 10 to co najmniej. Na pewno. Nawet córka herbot się trafi na takim rodowodzie, tak? To jest bo tak, bo to jest filia z Niemiec. No to tak, trzymajmy. Tak, herbot Heller. Z tego olimpiktarza. No i tutaj bardzo dwa fajne gołębie, też niestety jeszcze nie sprawdzone, no ale trudno. Super Jarling razy Belgian Star to były gołębie specjalne, one mają certyfikaty DNA też. Ale na pochodzenie czy na płeć? Na pochodzenie i na płeć. One od czasu, bo herbot od 16 roku już gołębiom daje certyfikaty DNA, więc te, które będą 16 roku będą z certyfikatami DNA. I to jest Super Jarling razy Belgian Star. To są dwa gołębie, które wywodzą się z gołębi Leo Heremansa z linii Dejana. Jedno i drugie to jest tak więc taki trochę imbred Dejana po dwóch bardzo dobrych lotnikach. Tak, po tej Belgian Star i po tym Super Jarling, którego Herbot też kupił. No dwa według mnie zajebiste gołębie będą te. Czyli kończąc na razie teraz tą... A jeszcze tam schowałeś. Ale to te dwa chcesz pokazać? Ja chciałem przy trzeciej części je zaprezentować. Tak? Są trochę młodsze te gołębie, ale to nic. Ale to w sumie nie ma znaczenia. To są gołębie młodsze, też kupione do mnie do hodowli, no ale... W 2017 roku widzę. To jest dwoje dzieci Berta, takiego gołębia, który w Belgii był pierwszym narodowym lotnikiem w 2015 roku i reprezentował Belgię również na olimpiadzie. Super te gołębie i tam pokaż jeszcze... Pokaż hodowód, może jeszcze zobaczmy. O, to jest hodowca Van Leveren Juul. I jeszcze gdzieś tam miałeś rodowód jeden. Kogo powiedz? Savage Duran, mówiliśmy tu o tym. Tu jest, gołębie. Proszę bardzo, pod ręką właśnie. Pełny brat gołębia, Wiktor i Wiktor 2. Super dwóch lotników, pełny brat. Słońce świeci, to nie będzie może tak, bo to będzie lepiej widać.
U góry jest ten King Victor, a na dole jest Victor 2. To jest reprezentant też na Olimpiadę, tak więc no, to też świetny gołąb, też bardzo mocny, bardzo silny. Z którego to jest roku? Z 14. To myślę, że tak pokrótce chyba wszystko pokazaliśmy, co chcieliśmy pokazać. Z Van de Nabele będzie jeszcze wnuk do Wittenbuika, którego nie pokazałem przypadkiem. No nie jesteśmy w stanie, bo głębi wszystkich z tego, co tak pobieżnie rozmawialiśmy, będzie około 100 chyba, co? No, będzie trochę. Coś takiego. No, to wyjdzie nam wszystko niejako w boju, kiedy będą sukcesywnie zamieszczane. Także możemy tutaj polecić też, bo się święta pomału zbliżają i już na Mikołaja to będzie ciężko zdążyć, ale na Boże Narodzenie na pewno pod choinkę niejedna żona może mężowi takiego gołębia nabyć. Także na razie dziękujemy i jeszcze w ostatniej części chcemy zaprezentować gołębie, te, które planowaliśmy troszeczkę wcześniej po samcach, ale teraz damy je na sam koniec. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.